Uczniowie trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Dzisiejszą mszę świętą jako naszą modlitwę ofiarujemy w zbiorowych intencjach za żywych i zmarłych, za wszystkie intencje zamówione na dzisiejszy dzień. Prosimy Pana Boga, aby wysłuchał nasze modlitwy i przebaczył nam grzechy, za które żalujemy, abyśmy godnie sprawowali najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyli i mowa uczynili i zanikali. Moja wina, moja wina, moje bardzo wielkie wina. Przedtem lata najświętszą Maryją i zawsze kibicę wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry. Niech się zmiły nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, spraw, abyśmy ukończywszy obchód świąt wielkanocnych, przy Twojej pomocy, zachowaniu ich ducha w życiu i postępowaniu, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Odszedł na
Słowa Świętej Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co Tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co Tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest nadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby jeszcze głowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. Oto Słowo Pańskie. Niech Słowa Świętej Ewangelii zbawią nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus. Chrystus Pan zmartwychwstał. Kochani i umiłowani bracia i siostry, parafianie, drodzy, wielebne nasze siostry zakonne, ukochani Boże dzieci. Pan Jezus dzisiaj daje świadectwo o swoim uczniu, o Janie Apostole Ewangeliście. Jest bardzo dużo komentarzy biblijnych na ten temat, na w ogóle jedno zdanie Pana Jezusa, który powiedział: Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę. I to oznacza, że Pan Jezus z jednej strony mówi o końcu świata, a z drugiej strony mówi o tym, że każdy z nas, kto jest umiłowany uczeń, to żyje dla tego, aby Pan Jezus mógł przyjść do każdego człowieka. Pozostanie, aż przyjdę. Pan Jezus przychodzi do nas we mszy świętej, przychodzi do nas w każdej modlitwie, w każdym sakramencie i dla innych ludzi, którzy też w większej czy mniejszej mierze są apostolami, uczniami Pana Jezusa, mają brać przykład z tych uczniów umiłowanych. To nie znaczy, że Pan Jezus robi jakąś różnicę, że święty Piotr jest najważniejszy, bo otrzymał władzę Królestwa Niebieskiego, klucze do bramy nieba. To nie znaczy, że święty Jan jest ważniejszy w tym, że Pan Bóg, Pan Jezus jego więcej kocha niż ani innych, bo wszystkich jednakowo kocha. Ale to oznacza, że każdy z uczniów, każdy z apostolów ma szczególne zadanie, ma szczególną misję. I święty Jan, który opisuje dzisiaj o sobie tą Ewangelię, mówi, że on jest tym świadkiem przyjścia Pana Jezusa, czyli świadkiem miłości Pana Boga. Jeżeli Pan Jezus przychodzi do nas, przychodzi każdego razu tak, jak ma przyjść ostatni raz, to znaczy, że Jego miłość jest spełniona, Jego miłość jest wielka. Jego miłość jest
na tyle nam potrzebna, że jest ważniejsza od końca świata. I nieraz ludzie pobożni, bardzo tacy zjednoczeni z Panem Bogiem, mówią, jeżeli ja przyjąłem Najświętszy Sakrament, jeżeli ja przystąpiłem, czy przystąpiłam do Komunii Świętej, dla mnie wszystko inne już jest nieważne. Najważniejsze, że przyszedł Pan Jezus i może w tym czasie być nawet koniec świata. Pamiętam jeden ksiądz, kiedyś po rekolekcjach dawał takie świadectwo, że mówił o końcu świata, że każdy ma być gotowy na ten moment, że jest to, tak jak Pismo Święte mówi, straszny sąd. To ktoś po mszy świętej przyszedł do niego i mówi: Ojcze Duchowny, wszystko jest prawda, ale ja rzeczywiście nie boję się końca świata. Jeżeli przyjęliśmy Pana Jezusa w Komunii Świętej, to ten koniec świata może być i teraz. I to jest taka prawda, że przyjście Pana Jezusa nie jest sądem dla nas, ale jest wyrazem miłości. I człowiek, który nie ma wielkiej wiary, on patrzy na ostatnie przyjście Pana Jezusa jak na sąd. A człowiek, który bardzo kocha Pana Jezusa, który ma wielką wiarę, patrzy na ten ostatni czas, ostatni moment, na ostatnie przyjście Pana Jezusa jak wyraz Bożej miłości, jak wyraz Bożego zatroskania, jak Bożą opiekę. Dlatego my dzisiaj również powtarzamy za świętym Janem Apostołem. Jeżeli trzeba byłoby spisać to wszystko w księgach, nie wystarczyłoby całego świata, aby ich pomieścić, ale wystarczy serce człowieka, wystarczy serce ludzkie każdego z nas, aby pomieścić Pana Jezusa, który do nas przychodzi w taki ważny sposób, jakby to miało być na końcu czasów. Przychodzi, bo czasem w naszym życiu są takie ostateczne rzeczy, bardzo ważne, że już innych nie może być. I w tym momencie przychodzi Pan Bóg, aby być może czasem ostatnią deską ratunku, ale być najgłówniejszym, aby ogarnąć nas swoją miłością, swoim sercem, które to serce Boże czcimy teraz w miesiącu czerwcu. Osobliwy sposób oddajemy cześć Panu Jezusowi w czerwcowych nabożeństwach. Dlatego, kiedy święty Piotr jeszcze raz go pyta, a co ma być z tym uczniem? I Pan Jezus mówi, jeżeli chce, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. I każdy z nas pozostaje każdego dnia jeszcze na tym świecie, tylko dlatego, aby być świadkiem Bożej miłości dla drugiego człowieka. I prośmy Pana Jezusa, abyśmy wiernie służyli Jemu, abyśmy gorliwie przeżywali każdy dzień w modlitwie i w Bożym miłosierdziu, abyśmy dla drugich ludzi byli prawdziwymi świadkami miłości Pana Jezusa. Amen. Chrystus Pan zmartwychwstał. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi obojętnych religii.
Życie aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, niech przyjdzie Duch Święty, który jest odpuszczeniem wszystkich grzechów i przygotuje nasze serca na Twoje sakramenty przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienie. Abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił On ofiarę starego przymierza, i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełną łask paschalny radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymnku Twojej chwale, nieustannie wołając. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy
Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, z naszym biskupem Leonem, biskupem Radosławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Przeczystym Oblubieńcem, ze Świętymi Apostolami, Męczennikami i Błogosławionymi, naszymi patronami i aniołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy. Dlatego z miłością i wdzięcznością ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bowiem jest królestwo i potęga na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniom słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Duch Święty otoczy mnie chwałą, ponieważ z mojego wezmę i wam objawię. Alleluja. Wierzę w Ciebie, Boże. Yeah.
módlmy się. Boże, Ty doprowadziłeś od starego do nowego przymierza nas wszystkich. Przyjmij łaskawie nasze prośby, abyśmy oczyszczeni ze psucia grzechu odnowili się w świętości przez Chrystusa Pana naszego. Wszystkie nasze intencje i sprawy powierzmy dobremu Bogu przez przyczynę Matki Najświętszej. Modlimy się za nasz Kościół, parafię, za naszych kapłanów, za siostry zakonne, za wszystkich, którzy pomagają Kościołowi, za seminarium duchowne, do miłosierdzia, za wszystkie sprawy, za każdego z nas, za nasze rodziny, bliskich, krewnych, znajomych, za żywych i zmarłych, za których jest sprawowana ta Najświętsza ofiara. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc czreśnia Twojego jesteś. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Wieczny odpoczynek wraz z Marią dać Pani. Dobry Jezu, a nasz Panie, Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Pana, a dusze wiernych zmarłych. Prośmy Pana Boga o pokój w naszych sercach, domach, rodzinach, naszych małżeństwach, parafiach. Prosimy o pokój w naszej krainie, na całym świecie. Święty Michale Archanielu, wspomagaj nas walc, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego duchu, bądź naszym obroną. Oby go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, do nas głupy dusz ludzkich, po tym świecie krążą, mocą Bożą strąc do piekła. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Oto ofiara spełniona. Prosimy Pana Boga o wszystkich naszych intencjach za cały Kościół powszechny, za cały świat. Modlimy się dzisiaj w litanii do świętego Antoniego, rozpoczynając nowennę przed odpustem, 9 dni modlitwy. Prosimy, aby dobry Pan Bóg nas błogosławił, aby opieka świętego Antoniego była z nami, abyśmy mogli zawsze w swoim życiu kierować się ku dobremu, słuchać Pana Boga, wypełniać Jego wolę, prosić wstawiennictwa świętego Antoniego na każdy dzień naszego życia, byśmy godnie mogli wypełnić nasze powołanie przeznaczone nam od Pana Boga. Kyrie eleison, Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże, Duchu Święty i Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, Święty Antoni, chwalo miasta Padwy, Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka, Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, Święty Antoni, perlu ubóstwa świętego, Święty Antoni, lilio czystości, Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa, Święty Antoni, zwierciadło cnoty, Święty Antoni, milujący życie ukryte, Święty Antoni, gardzący chwalą ziemską, Święty Antoni, żarliwy apostole, Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę, Święty Antoni, filarzy Kościoła Świętego, Święty Antoni, przewodniku dusz, Święty Antoni, gorliwy krzywicielu wiary, Święty Antoni, nauczycielu prawdy, Święty Antoni, skarbnicu Pisma Świętego, Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii, Święty Antoni, nawracający grzeszników, Święty Antoni, zwalczający występki, Święty Antoni, aniele pokoju, Święty Antoni, odnowicielu obyczajów, Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa, Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, Święty Antoni, po strachu złych duchów, Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione, Święty Antoni, chwalebny cudotwórcą, Święty Antoni, ozdobu zakonu serafickiego, Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju, Święty Antoni, święty całego świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, módl się za nami, święty Antoni. Módlmy się, prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przez zacnego wyznawcę Twego i doktora błogosławionego Antoniego. Niech nas uczyni godnymi Twojej łaski na tym świecie, a w przyszłym uweseli wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Klaniamy się Tobie, święty Antoni, wielki nasz patronie. Prosimy Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twojego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają Twoje skuteczne wstawiennictwo świętego z Padwy w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki Twojej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Marii, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy. Wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twojej pomocy. Prosimy Cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twojej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pierwszy dzień nowenny do świętego Antoniego z Padwy. Święty Antoni, urodzony szlachetnie i w dostatkach, Ty porzuciłeś bogactwa ziemskie, kiedy usłyszałeś głos Boga. Proszę Cię, wyjednaj mi u Boga laskę naśladowania Ciebie, abym nie przywiązywał się do dóbr tego świata.
Wyjednaj mi również laskę posłuszeństwa natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Patronie nasz, święty Antoni, patronie nasz, módl się za nami. Święty Antoni, patronie nasz, Panie Jezu Chryste, utajonym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, uwielbiamy Cię, dziękujemy Tobie, przepraszamy za każde zło i prosimy, abyś przez przyczyny Matki Najświętszej, swojej i naszej Matki, wysłuchał nasze prośby, nasze modlitwy, które z wiarą i miłością zanosimy do Ciebie. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Syn Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Pannami, Matko Chrystusowa, Matko łaski Bożej, Matko nieskalana, Matko najczystsza, Matko dziewicza, Matko nienaruszona, Matko najmilsza, Matko przedziwna, Matko dobrej rady, Matko stworzyciela,
Matko Zbawiciela, Matko Kościoła, Panno Roztropna, Panno Czcigodna, Panno Wsławiona, Panno Można, Panno Laskawa, Panno Wierna, Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolicą Mądrości, Przyczyną Naszej Radości, Przybytku Ducha Świętego, Przybytku Chwalebny, Przybytku Sławnej Pobożności, Różo Duchowna, Wieża Dawidowa, Wieża z Kości Słoniowej, Domie Złoty, Arko Przymierza, Bramo Niebieska, Gwiazdo Zaranna, Uzdrowienie Chorych, Ucieczko Grzesznych, Pocieszycielko Strapionych, Wspomożenie Wiernych, Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów, Królowo Proroków, Królowo Apostolów, Królowo Męczenników, Królowo Wyznawców, Królowo Dziewic, Królowo Wszystkich Świętych, Królowo Bez Mazy Pierworodnej Poczęta, Królowo W Niebo Wzięta, Królowo Różańca Świętego, Królowo Pokoju, Królowo Korony Polski, Królowo Narodu Naszego, Królowo Całego Świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, Alleluja. Módlmy się, prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, Downiczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu najmilszemu Synowi nas oddawaj. O Pani, o Pani, o Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Pomnij, Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę do Ciebie, przychodzę przed Tobą, jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Święty Boże, Święty Mocny,
Święty nieśmiertelny, zmiluj się nad nami. Powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Abyś lud Twój od pijaństwa zachować raczył, wysłuchaj nas, Panie. Abyś urodzaje ziemskie dać i one w całości zachować raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś ludowi Twojemu pogody i zdrowia udzielić raczył, prosimy Cię, Panie. Przyprowadzić raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować go raczył, prosimy Cię, Panie.